Widzowie, mam właśnie live'ika, no i teraz razem z widzami pogadamy sobie tutaj o e-huncie, bo chciałem wam powiedzieć, że jest szansa, dokładnie tak, dobrze słyszeliście, na e-hunta w 2025 roku. I teraz o co chodzi? Z tej strony jeszcze ja z przyszłości, ponieważ mam już kolejny miesiąc, wrzesień moi drodzy. I właśnie dlaczego wam o tym mówię? Dlatego, że ten film był nagrywany wcześniej, w sierpniu, jak jeszcze był evencik The Games, już się wręcz właściwie kończył. Do czego zmierzam? Do tego, że teraz odbyło się również RDC, które sobie podsumujemy oczywiście nie w tym materiale. I tam też dowiedzieliśmy się naprawdę bardzo ciekawe rzeczy o eventach. O tym będzie osobny odcinek niż podsumowanie Bloxy czy RDC. Tutaj powiem wam inne informacje, które wiedzieliśmy wtedy. Natomiast wyczekujcie odcinka, w którym naprawdę usłyszycie mega dobre info, które jeszcze bardziej potwierdzi to, że to co teraz tu w tym filmie zobaczycie, to nie jest przypadek i Roblox naprawdę chce przywrócić e-hunty. A teraz zapraszam was już do oglądania dalszej części tego materiału. To na Twitterku Roblox Event News zgromadziło wszystkie informacje. Taką no główną informacją jest tutaj to, że w trakcie odliczania do walki z bossem było jeszcze jedno odliczanie. Ono prowadzi nas do tego dnia, moi drodzy, jak widzicie. 21 kwietnia 2025. Kwiecień, świąteczny miesiąc, Easter time, Wielkanoc. Do tego jeszcze jajko wy, moi drodzy, tutaj walce z bossikiem i szereg innych rzeczy, ale do tego za chwilę przejdziemy. A teraz tutaj jeszcze zobaczmy to. Tutaj mamy widzowie wszystkie dowody w tym twiciku, dlaczego właśnie możemy spodziewać się e-hunta i są one naprawdę bardzo interesujące. No nie wiem czy pamiętacie, ale mogliśmy zdobyć sobie takie oto jajko w trakcie eventu The Hunt. I tutaj ten opis został zmieniony, co może wskazywać nam, że czeka nas powrót e-huntów. But they were all of them deceived for another egg was made. This avatar item was accurate during the hunt first edition. No jest to ciekawe, a oprócz tego szereg innych widzowie sekretów, tutaj w tym pomieszczeniu, w którym teraz jesteśmy w grze. Ta książka to jest, wydaje mi się, że nawiązanie do, moi drodzy, e-hunta z 2018 roku, bo tam mieliśmy książkę i mogliśmy podróżować po światach. To są w ogóle chyba twórcy Pokémon Brick Bronze, ale nie wiem, czy też współtworzyli e-hunta któregoś. Nie wiem, czy nie w 2017 roku ewentualnie tego e-hunta i może ewentualnie 2018 też, bo na pewno wiem, że grupa 15 to robiła, ale nie wiem, czy oni w tej grupie byli. No ale mamy na przykład też tutaj Gurta. Zresztą co ja wam będę pokazywał tutaj tego screena, jak mogę wam to pokazać, że to rzeczywiście jest w grze dla niedowiarków. No bo zobaczcie to, obrazy. Tutaj jeszcze widziałem gdzieś pająka, tylko że ja go teraz tu nie widzę. Albo tu jest za ciemno, ale wiem, że był jeszcze pająk, który, moi drodzy, nie był zwykłym pająkiem, bo to było jajko pająk właśnie z e-hunta z 2018 roku. Dokładnie tak, no ta świnka to robi oink oink ogólnie. Fajny sekrecik. No i tu też właśnie mamy tą książeczkę, widzowie, również. No i właśnie, jeśli chodzi o to jajko, o którym wspominałem, no to jak widzicie, jest ono tutaj w walce z bossem i no wydaje mi się, widzowie, że albo Roblox tak po prostu z sentymentu takie rzeczy dodaje, takie smaczki, easter eggi dla fanów e-hunta, albo rzeczywiście coś jest na rzeczy i czeka nas naprawdę e-hunt, widzowie. No oby, kurczę, tak było. Mam nadzieję, że tak, widzowie, będzie. No i kurczę, to znowu ja z przyszłości, ponieważ chyba tak będzie, także naprawdę nie mogę się doczekać i wyczekujcie materiału, co się wydarzyło na RDC, co bardziej potwierdza, że e-hunt się wydarzy, bo na tegorocznym RDC naprawdę wiele się wydarzyło. A jeżeli ktoś z was już teraz jest ciekawy tego, co dokładnie się wydarzyło, to zapraszam was na mojego Twitterka, bo tam wszystkie informacje są już dostępne, łącznie z tą informacją, co pojawiło się na temat e-hunta. A teraz cofamy się już, moi drodzy, w przeszłość na zakończenie odcineczka. Tak więc jeżeli chodzi o informacje na temat e-hunta, no to chyba tyle. Miejmy nadzieję, że to nie jest tylko takie hype'owanie nas bez sensu. No tutaj mamy, widzę, że jeszcze drzewko z e-hunta z 2013 roku i ono jest chyba tutaj, tak? Tak jest. No ja nie grałem wtedy, więc nie wiem, ale no jak widzicie, no tu pewnie jest jeszcze więcej jakichś smaczków, o których ja nie wiem, ale wy jak będziecie wiedzieli, to możecie mi dać znać. Tu na pewno Bloxy Cole, ale one chyba z nic z e-huntami wspólnego nie mają, tak mi się wydaje. Dobra, a jak tam wyznaczacie, widzowie, z tym? Bo widzę, że to się sprzeda się dalej, wojna chyba dalej, widzowie, trwa. Co najpierw, płatki czy mleko? Dobrze, Sigma, płatki mleko wygrywa, widzę.